Dzień dobry. Co to za głos? Witam was ja i moje ciastełko jeszcze ze wczoraj. Tutaj widzicie liny. O, patrzymy. Tak, widzicie liny, panowie idą i będą myli okna. Woohoo! Hej! Dzisiaj już po basenie, po opalaniu i jedziemy w końcu na Stare Miasto i na rynek przypraw i złota. Jest godzina 17, także już jest znowu troszeczkę późno, ale jedziemy, bo jeszcze jest teraz jasno, także jeszcze jakoś półtorej godziny będzie jasno, więc wszystko uda nam się dzisiaj w końcu zobaczyć. Patrzcie, jesteśmy na Starym Mieście w Dubaju. Tak to tutaj się prezentuje. Są takie małe uliczki, takie wąskie. To jest Dubai Creek, a na drugiej stronie jest cały ten rynek warzyw i złota. Tak to tutaj wygląda. Idziemy dalej. Ale tutaj jest ładnie, prawda? Takie miejsca właśnie są śliczne. Nie wiem, co ten mózg tutaj robi, ale reszta jest super. Piękne miejsce. Płyniemy sobie teraz łódeczką na drugą stronę, czyli tam, żeby pójść na rynek przypraw. Będę chora, bo ja nie lubię pływać łódką za bardzo. Lubię latać samolotem, ale nie pływać łódką.
Oto proszę bardzo, coś nowego, co dzisiaj znowu próbuję. Jest to shawarma. Jest? Right? Shawarma. Tam jest w środku kurczak, jakiś sos i normalnie są warzywa, ale ja mam bez warzyw. I zaraz spróbujemy. Hej, jak zwykle łazienkowe zakończenie i mam troszeczkę zatkany nos i mogę wyglądać na zapłakaną, bo znowu się już popłakałam. Ale oczywiście wszystko ze szczęścia, nic się nie stało, ani nic takiego. No tutaj proszę bardzo pocztówki, 10 z nich wysyłam do Was. Niestety nie mogę, naprawdę nie mam jak wysłać każdemu takiej pocztówki, ale 10 osób na pewno uszczęśliwia i będzie to chyba taka tradycja, że wraz z moimi podróżami będą też pocztówki dla Was. Bo tak jak właśnie widzę, jesteście tym bardzo zainteresowani, także bardzo mnie to cieszy, że jednak pocztówki jeszcze są czymś fajnym. Strasznie odzadzę od tego płakania, tak się dzisiaj popłakałam, naprawdę, to już nie były nawet takie łzy, tylko takie prawdziwe płakanie. Właśnie z łazienka jest moja pizzowa koszula nocna, także znaczy to, że idę do spania, raczej idę do łóżka oprawiać trzeciego vloga dopiero teraz. I ja się z Wami na dzisiaj żegnam i zobaczymy się jutro i zobaczymy, co będziemy robić, bo sama naprawdę jeszcze nie wiem, nie miałam zielonego pojęcia. Pa!